Czy masz świadomość? Z międzynarodowej, opartej na dowodach naukowych, literatury medycznej dotyczącej skutków korzystania dzieci z mediów cyfrowych dowiadujemy się, że czas spędzony w dzieciństwie przed ekranem, czyli ilość czasu ekranowego w godzinach dziennie, negatywnie wpływa na rozwój mózgu oraz umiejętności poznawczych i psychospołecznych, a także rozwój języka. Manfred Spitzer, raport Smartphone, tak, ale z głową. Ogromne problemy z nauką w szkołach powodują szczególnie smartfony. Jeśli rozdajemy iPhony lub pozwalamy uczniom przynosić smartfony na zajęcia, to poziom nauczania w szkołach spada. Zakazanie ich poprawia nauczanie, co udowodniło duże badanie na ponad 130 tysiącach uczniów w 90 szkołach w Londynie. Manfred Spitzer. Zwracamy się do pana ministra z apelem o wprowadzenie odgórnego zakazu używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach. Uzasadnieniem są liczne badania wskazujące na szkodliwy wpływ smartfonów na zdrowie, wyniki w nauce i sukcesy w życiu dzieci. List otwarty do ministra edukacji i nauki. Dzień dobry państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj państwa i moim gościem jest pan Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia, socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prywatnie mąż i ojciec piątki dzieci. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, czy dziecko w wieku od 0 do 14 lat powinno posiadać smartfon? To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast to zależy, czy mówimy o świecie idealnym, czy mówimy o świecie takim, jaki mamy dzisiaj. W świecie idealnym odpowiem bez wahania, że dziecko w tym wieku nie powinno posiadać smartfonu i nie jest to moja opinia, ale jest to opinia osób, które prowadziły badania z młodzieżą w tym wieku, opinia osób, które zajmują się terapią młodych ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy z przywiązaniem do technologii cyfrowej, czy wręcz z uzależnieniami. Tutaj można powiedzieć, nauka nie ma wątpliwości, że ten smartfon do 14 roku życia powoduje więcej zagrożeń niż korzyści. Natomiast żyjemy w rzeczywistości społecznej w takiej, jakiej żyjemy i dzisiaj 11, 12, 13-latek, który nie posiada smartfonu, zaczyna być społecznie wykluczony. W związku z tym w sytuacji, kiedy zdecydowana większość dzieci czy młodzieży w tym wieku posiada smartfony, smartfon służy do komunikacji, to można powiedzieć, że w pewnym wieku, nie potrafię powiedzieć, czy to jest 12, 13, to zależy od otoczenia społecznego. Dziecko, które tego smartfonu nie posiada, zaczyna mieć problem z komunikacją z rówieśnikami i zaczyna być społecznie wykluczone. Więc jakby wracając do tego pytania, gdyby wszystkie dzieci, czy zdecydowana większość nie posiadała smartfonu, to zdecydowanie polecałbym nieposiadanie. Natomiast w sytuacji, kiedy jest się jedynym, czy jednym z niewielu dzieci, które tego smartfonu nie posiadają i nie ma się tak silnej osobowości, żeby to wytrzymać, to niestety tutaj konieczne są jakieś kompromisy. Dlatego no jest to problem, który rozwiązać możemy na poziomie społecznym, a nie tylko na poziomie indywidualnym. No dobrze, a dzieci, to jest zaniżę ten zakres lat, dzieci od wieku od 0 do załóżmy 5 lat. Pytam, bo ostatnio słuchałem audycji na temat smartfonów w TOK FM-ie i tam zadzwonił ojciec, który mówił, że on daje dziecku smartfon na kilka godzin dziennie. Kiedy redaktorka spytała, ale ile dziecko ma lat, on powiedział, że 3 lata. No nie, tutaj jakby nie mam żadnych wątpliwości, że dawanie dziecku smartfona na kilka godzin dziennie, domyślam się z kontekstu, że bez kontroli opieki rodzica,
tylko dziecko po prostu dostaje ten smartfon i może korzystać w taki sposób, jaki chce. No jest to zdecydowanie rzecz, która nie pomaga temu dziecku, a może bardzo mocno zaszkodzić. I to tak naprawdę niezależnie od tego, czy ten smartfon ma dostęp do internetu, czy nie, bo gry mogą być równie uzależniające, te gry offline'owe, a jeśli jest dostęp do internetu, to tak naprawdę dziecko dostaje dostęp do całego świata ze wszystkimi tego konsekwencjami. Myślę, że znaczy w ogóle wiek 5 lat nie mam wątpliwości. Do 10 lat też w zasadzie tych wątpliwości nie mam. Natomiast z punktu widzenia rodzica, przy przyjmowaniu takiej indywidualnej strategii, to myślę sobie, że i to potwierdzają specjaliści, nie jest to tylko moja opinia, że no każdy miesiąc odsunięcia tego momentu, kiedy dziecko dostaje smartfon, jest z korzyścią dla dziecka, a jak już dziecko ten smartfon dostaje, dziecko czy młodzież, młody człowiek, to też nie powinien dostawać go bez kontroli, tylko rodzic powinien przez pierwsze lata korzystania przez dziecko z tego smartfonu, powinien mieć kontrolę. Ta kontrola wraz z wiekiem może się zmniejszać, natomiast absolutnie sytuacja taka, że dajemy dziecku smartfona i nie wiemy, co na tym smartfonie się dzieje, jest błędem. No właśnie, tu z kolei przypomina mi się wystąpienie Manfreda Spitzera, którego cytowałem na wstępie, na konferencji Uwaga Smartfon w Katowicach w tym roku, którego Instytut Pokolenia był jednym z organizatorów. I tam pojawiło się ze strony profesora Spitzera, no wyraźnie, ja sobie nawet tutaj otworzyłem w tej chwili notatki, że powinno się zakazać telefonów do 14 roku życia. Natomiast faktycznie, no, kontekst jest taki, jak pan powiedział, świat idealny, świat rzeczywisty i tutaj mamy w tym temacie, a w szczególności rodzica, olbrzymie wyzwania. A panie dyrektorze, czy dzięki smartfonom mamy dziś do czynienia z pandemią bezczynności i pandemią krótkowzroczności? A tu jeszcze może nawiązując do tego wydarzenia, o którym pan wspomniał i do wykładu pana Spitzera, to on podawał tam taki bardzo ważny argument, który do tej pory w debacie się nie pojawiał. Otóż ja nie jestem specjalistą od biologii i budowy mózgu, w przeciwieństwie do profesora Spitzera. On stawiał taką tezę, że mózg jest takim narzędziem, czy takim organem, który im więcej w nim jest połączeń, im więcej jest w tym mózgu, tym więcej miejsca na kolejne. Takie metafory użył. Być może to, co teraz mówię, dla osób będących ekspertami brzmi trywialnie, natomiast no, staram się powtórzyć swoimi słowami, bo nie jestem specjalistą od tego. I korzystanie ze smartfonów, korzystanie z urządzeń elektronicznych powoduje, że coraz mniej myślimy, coraz mniej zapamiętujemy, bo mamy takie poczucie, że w smartfonie wszystko można znaleźć, czy w internecie, a to powoduje, że mózg ma coraz mniejszą pojemność. Czyli paradoksalnie mózg jest, im więcej tam jest, tym ma on większą pojemność. Nie tak jak w przypadku fizyki, jeżeli mamy jakiś pojemnik, to im więcej tam włożymy, tym mniej jest miejsca. W przypadku mózgu jest dokładnie odwrotnie i smartfon powoduje, że pewne połączenia w mózgu się po prostu nie rozwijają, a im człowiek jest starszy, tym trudniej jest je rozwinąć. A teraz wracając do pana pytania, myślę, że mamy do czynienia z tymi pandemiami, ale też dużo, dużo więcej. Oczywiście pandemia krótkowzroczności jest faktem i badania prowadzone w Chinach, ale nie tylko, pokazują, że spośród dzisiejszego pokolenia, dzisiejszych nastolatków, wszyscy będą mieli krótkowzroczność. Wszyscy tam 98-99%, czyli praktycznie wszyscy. I to w wieku 20-20 kilku lat. A nawet tam się mówi nie tylko o krótkowzroczności, ale o czymś więcej, że w zasadzie grozi nam epidemia ślepoty czy niedowidzenia. Jeśli chodzi o pandemię bezczynności, to z tym też już mamy do czynienia. Młodzi ludzie dzisiaj bardzo często swoją aktywność ograniczają do aktywności w internecie. Pokazują to badania, ale to powoduje kolejne rzeczy. Mamy do czynienia z pandemią
z epidemią otyłości wśród młodych ludzi. To zaczyna być coraz większy problem społeczny. Również w Polsce, chociaż w Polsce jeszcze pod tym kątem nie jest najgorzej. Są kraje, które mają większy problem. Natomiast trend jest taki, że to się zwiększa. Z kolei otyłość, brak ruchu powoduje bardzo wiele innych chorób. Właściwie wszystkie choroby cywilizacyjne w jakiś sposób są z tym związane. Natomiast największą pandemią, czy takim zjawiskiem, które powodują smartfony, jest problem z nawiązywaniem trwałych relacji międzyludzkich. I to z tym też mamy coraz bardziej do czynienia. Młodzi ludzie, którzy zamiast porozmawiać na przerwie w szkole, biorą smartfony i być może nawet do siebie piszą, ale to jest zupełnie inny rodzaj komunikacji. I ci młodzi ludzie potem wracają do domu, siadają przed komputer, czy biorą smartfon. Bardzo trudno jest im budować relacje z rówieśnikami. Pogarsza to też relacje w rodzinie, bo zamiast przyjść do domu, porozmawiać, podzielić się tym, co się wydarzyło, posłuchać, co się wydarzyło u innych, to każdy zamyka się gdzieś w swoim pokoju czy w jakimś miejscu i korzysta z tego smartfonu. Smartfon zabija relacje międzyludzkie, a człowiek jest istotą społeczną i do osiągnięcia szczęścia, do prawidłowego rozwoju potrzebuje drugiego człowieka i potrzebuje tych relacji. I to jest moim zdaniem większa pandemia, większy problem niż krótkowzroczność czy nawet otyłość. No dobrze, a to ja odnoszę wrażenie, że dużo mniej się mówi o tej pandemii, o której pan wspomniał, niż o pandemii związanej z koronawirusem. Dlaczego dzisiaj tak mało się o tym mówi w Polsce? Ja myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie zagrożenia powoduje smartfon. Bo ja chciałbym powiedzieć, zresztą nawiązując do tytułu naszej publikacji, smartfon tak, ale z głową, jest raport, który Instytut Pokolenia kilka miesięcy temu opublikował. Generalnie internet, cyfryzacja, smartfony mają bardzo wiele pozytywnych konsekwencji i ułatwiają nasze życie. Natomiast i to jest powszechnie wiadome, natomiast szkody czy zagrożenia, które ze sobą niesie, przy czym nie sam smartfon, ale nadużywanie tego smartfonu, czy kompulsywne używanie, czy używanie niezgodnie z przeznaczeniem, to jest coś, czego efekty będziemy widzieli za parę lat i często nie będą one oczywiste, w oczywisty sposób łączone ze smartfonem. W przypadku pandemii takiej jak niedawna pandemia koronawirusa, łatwo jesteśmy w stanie zobaczyć przyczynę, skutek, czyli ktoś zachorował, miał kontakt z wirusem, zachorował, ma pewne objawy, być może się wyleczył, a być może spowodowało to zgon, jak mieliśmy do czynienia w poprzednich latach, więc tutaj w ciągu kilku tygodni, czasami kilku dni widać przyczynę i skutek. W przypadku tych smartfonów to są procesy, które są długoterminowe i w zasadzie zdecydowana większość dorosłych ludzi też ma z tym problem, dlatego myślę, że jakoś tam trudno jest nam o tym rozmawiać, bo nikt nie jest od tego wolny, czy prawie nikt. No właśnie, tutaj jak pan mówił, to przypomniała mi się ostatnia debata smartfon dobry sługa, ale zły pan, którą miałem przyjemność prowadzić na forum ekonomicznym w Karpaczu i tam zagraniczny psychiatra, psycholog mówił o tym, że on leczy dzieci z uzależnieniem od smartfonu, tak jak leczył wcześniej, czy leczy dzieci czy dorosłych od uzależnienia od narkotyków, marihuany, heroiny czy innych, czy alkoholu. No i tutaj się takie pojawia pytanie, że kiedy mówimy o tym, jak sobie alkoholik ma poradzić ze swoim nałogiem, no to raczej nie myślimy w kategoriach, no to będzie pan czy pani piła ten alkohol raz na tydzień albo raz na miesiąc, tylko raczej nauczeni jesteśmy doświadczeniem, że działa zupełne odstawienie. A co pan myśli, jakby to przełożyć na sytuację właśnie ze smartfonem? Czy podobne wnioski
wyciąga profesor Jędrzejko, współautor naszego raportu. Też osoba, która jest oprócz tego, że ma wiedzę teoretyczną, to jest też praktykiem, bo zajmuje się pomocą młodym ludziom, dla młodych ludzi pomocą w wychodzeniu z różnego rodzaju uzależnień, w tym też już dzisiaj nie tylko te substancje, o których pan powiedział, ale technologie cyfrowe. Ja bym tutaj nie szedł aż tak daleko, ponieważ trudno nam dzisiaj byłoby wyobrazić sobie świat bez urządzeń elektronicznych. Jeśli terapia ma być skuteczna, no to ona musi być realna. Jeżeli człowiek ma do wyboru albo całkowite odcięcie w docelowy sposób od technologii, albo tkwienie w tym stanie, w jakim jest dzisiaj, to bardzo trudno będzie wybrać tą drugą rzecz. Natomiast no nie chciałbym tutaj wypowiadać się na temat skuteczności terapii, bo nie jestem od tego specjalistą. Na razie osoby, które są praktykami, postulują ograniczenie tego czasu dziennego, a nie całkowite odstawienie. Oczywiście mówimy o osobach, które są po 14, w niektórych przypadkach po 12 roku życia, bo oczywiście w przypadku młodszych dzieci to nie ma z tym problemu. Także, znaczy nie ma z tym problemu w takim sensie, że wszyscy specjaliści rekomendują całkowity brak dostępu. Więc opieram się tutaj na tym, co mówią osoby pracujące z młodzieżą. Natomiast no, pamiętajmy, że smartfon to jest zjawisko, które ma nieco ponad 10 lat. Jeszcze wszystkich skutków nie zbadaliśmy. I niewykluczone, że za 20 czy 30 lat okaże się, że to, co pan mówi, jest jedynym wyjściem. Ale dzisiaj jeszcze bym takich postulatów nie stawiał. Dobrze. Idąc dalej, znowu cytując Manfreda Spitzera z raportu, państwa raportu Smartfon, tak, ale z głową. Cytuję. Tak więc cyfryzacja instytucji edukacyjnych nie zwiększa sprawiedliwości edukacyjnej, jak się często twierdzi, ale prowadzi do obniżenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Proszę powiedzieć, jakie są zagrożenia dla edukacji związane z cyfryzacją szkoły? Rodzice dzisiaj często mają takie poczucie, że jeśli dziecko nie będzie korzystało z komputera, z internetu, z telefonu, to nie poradzi sobie z nowoczesnymi wyzwaniami, jakie stawia edukacja czy nowoczesny rynek pracy. Powszechnie uważa się, że umiejętność programowania czy umiejętności związane z takie cyfrowe umiejętności to jest klucz do sukcesu zawodowego w dzisiejszym świecie. I to jest prawda, tylko że tych umiejętności nie nabywa się poprzez korzystanie ze smartfonów, bo najczęściej są one wykorzystywane do innego celu. Nie nabywa się też tych umiejętności poprzez granie w gry, czy to sieciowe, czy niesieciowe, no bo właśnie się gra, a nie uczy programowania czy innych technologii. Dlatego no tu badania pokazują, że to nieprawda. Znaczy dzieci, które wcześniej zaczęły korzystać z technologii cyfrowych, wcale nie mają większych umiejętności programistycznych czy tych nowoczesnych umiejętności cyfrowych niż dzieci, które zaczęły później. A dodatkowo, i tutaj wracam do pytania, czyli do cyfryzacji szkoły, jest coraz więcej badań. Jedne z tych badań przytaczamy w naszym raporcie, które pokazują, że jeśli w trakcie lekcji dzieci czy młodzież ma dostęp do swoich telefonów, to ich percepcja treści, które są przekazywane w trakcie procesu edukacji, jest mniejsza. To znaczy dzieci, które w czasie lekcji mają przy sobie telefon, nawet nie muszą go mieć w ręku, ten telefon może być w plecaku czy gdzieś obok, mają gorszą percepcję, mniej zapamiętują treści z lekcji niż młodzież czy dzieci, które ten telefon mają w innym pomieszczeniu. To jest istotne, że najlepiej, jeżeli po prostu tego telefonu nie ma obok mnie, to wtedy percepcja jest dużo większa. Były przeprowadzane eksperyment, który opisujemy w naszym raporcie, polegał na tym, że połowa dzieci w klasie miała przy sobie telefon. Ten telefon, nie mieli go w ręku, ale leżał obok albo był w plecaku, a druga połowa nie miała w ogóle telefonów i w trakcie lekcji do wszystkich tych dzieci, które miały telefon, przychodziło powiadomienie o nowej wiadomości. I później po zakończeniu lekcji badano, co zostało zapamiętane właśnie z tego fragmentu
kilka minut przed i kilka minut po przyjściu tego powiadomienia okazało się, że te osoby, które miały przy sobie telefon, miały kilkadziesiąt procent słabiej zapamiętywały te treści, które były wypowiadane w trakcie przyjścia tego powiadomienia, niż te dzieci, które telefonu nie miały. Takich eksperymentów, takich badań jest wiele. Generalnie cyfryzacja szkoły polegająca na tym, że zamiast książek mamy tablety, czy zamiast zeszytów mamy telefony, nie sprawdza się. Nie sprawdza się też edukacyjnie, nie mówiąc już o korzyściach społecznych, o których mówiłem wcześniej, ale edukacyjnie nie jest to dobry pomysł. Kolejne pytanie, czy w Polsce powinien zostać wprowadzony odgórny zakaz telefonów w szkołach? To jest pytanie, które też jest bardzo ważne, natomiast trzeba do tego podejść bardzo ostrożnie. Jeśli dzisiaj odgórnie decyzją ministra edukacji wprowadzony byłby taki zakaz, to podejrzewam, że mielibyśmy do czynienia z bardzo dużym buntem społecznym i to nie tylko ze strony dzieci czy młodzieży, ale ze strony rodziców, być może nawet bardziej ze strony rodziców. Uważam i tak też to potwierdzają specjaliści, że w szkołach nie powinny być używane telefony w czasie lekcji i na przerwach. Natomiast co do takiego zakazu wprowadzonego dzisiaj odgórnie, mam sporo wątpliwości. Czy najpierw musi odbyć się kampania informacyjna, która zbuduje świadomość zagrożeń, jakie te telefony powodują, a dopiero potem możemy mówić o zakazach. Nie wiem, czy nie lepszy byłby taki model, tylko on jest dłuższy, nie gwarantuje skuteczności, gdzie to rodzice, rady rodziców wspólnie z nauczycielami, wspólnie z dyrekcją szkoły podejmują taką decyzję na poziomie konkretnej szkoły. Dzisiaj takie możliwości prawne już są i są przykłady szkół, w których taki konsensus został ustalony i dzieci nie korzystają z telefonów w trakcie lekcji. To są najczęściej szkoły prywatne, ale mam też już przykłady szkół publicznych, w których taki zakaz został wprowadzony. Więc tak odpowiadając wprost na pytanie, jestem za tym, żeby szkoły to wprowadzały, natomiast dzisiaj bez odpowiedniej wiedzy i bez świadomości społecznej, jakie są zagrożenia, taki zakaz moim zdaniem byłby nieskuteczny, a nieskuteczny zakaz jest gorszy niż brak zakazu. Pamiętamy, kilka lat temu wprowadzono w Polsce zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. I kiedy ten zakaz był wprowadzany, też temu towarzyszyła bardzo duża debata publiczna. Była to decyzja dość kontrowersyjna, tak przynajmniej to wyglądało wtedy. Natomiast opinia publiczna wtedy była podzielona. Mniej więcej 50% było za tym, 50% było przeciwko. Wtedy ten zakaz miał szansę zostać skutecznie wprowadzony. Dzisiaj większość rodziców nie widzi tego problemu i jest przeciwna wprowadzeniu takiego zakazu. Myślę, że bez wsparcia rodziców, bez świadomości rodziców, jakie są zagrożenia, dzieci też nie mają tej świadomości. Ten zakaz byłby powszechnie bojkotowany. Także jestem za tym, żeby taki zakaz wprowadzić, ale najpierw powinniśmy przeprowadzić kampanię społeczną. Jeżeli będzie poparcie społeczne dla takiej decyzji, to wtedy dopiero powinniśmy to zrobić. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No to w sumie ciekawe by było zbadać opinię, właśnie świadomość i poziom akceptacji opinii publicznej obywateli na ten temat.
w jakichś profesjonalnych badaniach, aż się prosi, żeby to zrobiło na przykład Ministerstwo Edukacji, bo ja tutaj nie jestem taki przekonany, żeby był powszechny bunt rodziców, bo mimo wszystko coraz częściej spotykamy w przestrzeni takiej publicznej, w sensie rozmów czy sygnałów do gazet, do mediów, rodziców, którzy no, są zrozpaczeni tym, w jaki sposób traktowane są dzieci, ich dzieci, które na przykład nie posiadają, nie wiem, najnowszego modelu telefonu albo w ogóle nie posiadają telefonu, jaka to jest dyskryminacja. O tej dyskryminacji nie mówimy, natomiast fakt faktem, że kiedy minister Czarnek w lutym tego roku ogłosił, że możliwe jest odgórne wprowadzenie zakazu w szkołach, rzuciły się na niego media tak zwane walczące, jak to się mówi, wolne media, które walczą o wolność. Mówię tutaj, piję trochę do Gazety Wyborczej i TVN-u. O tym rzuciły się na ministra, mówiąc o tym, że to jest łamanie praw obywatelskich. Uruchomili się niektórzy prawnicy, różne środowiska i było o tym bardzo głośno. Później się okazało, że ministerstwo jednak, no myślę, że też tutaj kontekst kampanii wyborczej w tegorocznej miał duży wpływ, wycofywało się powoli rakiem z tej deklaracji, czy z takiego planu ministra i już mówiło tylko przez ostatnie kilka miesięcy o wprowadzaniu, tak jak pan mówi, na poziomie szkół indywidualnych decyzji. Oczywiście ja też w sumie, jakbym miał powiedzieć z punktu widzenia, nie wiem, budowania aktywności obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, to lepiej, żeby takie decyzje były wprowadzane na drodze rozmowy, dyskusji, debaty w szkole i tak dalej. Natomiast widzę też z drugiej strony, jak olbrzymi problem, jak niektóre tematy są olbrzymim problemem bez wprowadzenia systemowych rozwiązań. Tu z kolei mi się przypomina nasza walka między innymi Instytutu Spraw Obywatelskich przez lata o to, żeby miało pierwszeństwo pieszy na pasach. No i się okazało, że niestety dopiero głośny wypadek w Warszawie spowodował lawinę, która doprowadziła, wypadek, gdzie samochód na przejściu dla pieszych zabił po prostu kilka osób, matkę z dzieckiem i tak dalej. Spowodował, że premier Mateusz Morawiecki wprowadził i rząd wprowadził, Zjednoczonej Prawicy wprowadził taką zmianę w prawie. No dobrze, ja panu jeszcze tylko... Tutaj może jeszcze, jeśli mogę, dwa zdania komentarza do tego, co pan mówi. Otóż my Polacy jesteśmy społeczeństwem, które bardzo ceni sobie taką indywidualną wolność. Jesteśmy narodem, który ma gen wolności w sobie. To w praktyce oznacza między innymi to, że jeśli mamy przekonanie do jakiejś regulacji, to jesteśmy społeczeństwem, które do przepisów się najbardziej stosuje ze wszystkich innych społeczeństw. Natomiast jeżeli jesteśmy nieprzekonani jako społeczeństwo, to choćby nie wiem, co się działo, to się nie przyjmie. Dlatego być może są inne kraje, w których łatwiej byłoby to wprowadzić odgórnie. Polacy cenią sobie taką wolność, która właśnie na tym polega, że nie da się w Polsce wprowadzić regulacji, które nie mają poparcia społecznego, a przynajmniej jest to bardzo trudne. I tutaj przykład szkół, które to wprowadzają, to rodzice ze sobą rozmawiają, widzą, że tutaj są jakieś efekty. Myślę, że prędzej czy później taka debata się pojawi i wtedy będzie zgoda społeczna, żeby coś takiego wprowadzić. Myślę w ogóle, że to jest piękna cecha Polaków i mi się ona bardzo podoba, ale w tym wypadku no, ona utrudnia wprowadzenie takiego zakazu. Ogólnie te wszystkie przypadki, o których pan mówi właśnie, czy
czy pierwszeństwo dla pieszych. Gdyby nie było szerokiego przekonania, że to jest potrzebne, to taki nakaz też byłby zbojkotowany. W przypadku szkół mamy dodatkowo jeszcze nierównowagę między dyrekcjami szkół a rodzicami. Jeżeli dziecko przyniesie smartfon, który kosztuje, nie wiem, 8 tysięcy, szkoła ten smartfon zabierze, bo jest zakaz, później dziecko odbierając ten telefon powie, że tutaj jest zarysowany ten smartfon i szkoła mi odda pieniądze, no to zaczynamy wchodzić w bardzo trudne sytuacje. Ja znam przypadek, kiedy w podobnej sytuacji ojciec dziecka, który jest prawnikiem posiadającym dużą kancelarię, poszedł do dyrektora i powiedział, że do końca życia pan mi się nie wypłaci, jak pan teraz dziecka nie przeprosi za to. Jest nierównowaga, ponieważ dyrektorzy szkół to nie jest grupa najlepiej zarabiająca, podobnie jak nauczyciele. Jeśli przyjdzie rodzic, który jest prawnikiem, ma swoją kancelarię, to tak naprawdę zaczniemy być w sytuacji, kiedy nauczyciel po prostu boi się ucznia i boi się cokolwiek zrobić i ten zakaz byłby, no jeśli nie byłby egzekwowany, no to tak naprawdę kompromitowałby tę sprawę. No niestety tak, jak ja usłyszałem na tym wspomnianym panelu w Karpaczu na forum ekonomicznym od gości z zagranicy informacje o tym, nie wiem, jakoś wcześniej o tym nie pomyślałem, nie wiedziałem, że rodzice nie dadzą dziecku telefonu do szkoły, żeby mieć z nim kontakt telefonu na przyciski, bo ci sami rodzice dają temu dziecku smartfon. Dlaczego? No dlatego, żeby śledzić go na geolokalizacji, to dziecko, gdzie ono w każdym momencie jest. Jak ja sobie przypomnę, kiedy ja byłem dzieckiem, no to zmiana pod wpływem technologii zaszła przez ostatnie 40 lat. Niewyobrażalna i moim zdaniem, chociażby na tym jednym przykładzie, no bardzo drastycznie negatywna ta zmiana. I ja jeszcze powiem, że tutaj dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, że taki zakaz odgórny w Holandii 1 stycznia 2024 ma być wprowadzony w szkołach, zakaz telefonów, a ogólnokrajowe rozwiązania już działają w szkołach Francji, Włoch, Grecji i Portugalii. I Chin. O, i Chin. No właśnie, dobrze, że pan tutaj jeszcze to uzupełnił. Dobrze, panie dyrektorze, taka teza. Korporacje zarabiające na sprzedaży i używaniu smartfonów powinny składać się na fundusz, z którego będą finansowane. Po pierwsze, leczenie dzieci uzależnionych od telefonów. Po drugie, badania dotyczące wpływu ekranów na nasze życie. Oraz po trzecie, kampanie społeczne uświadamiające zagrożenia ze strony technologii cyfrowej. Co pan na taki postulat by powiedział? Myślę, że jest to bardzo ciekawy i bardzo dobry postulat, trochę na wzór chociażby tak zwanego korkowego, czyli opłaty od sklepów, które sprzedają alkohol. Te pieniądze są przeznaczone dla samorządów i samorządy mogą sfinansować działania profilaktyczne. I tutaj w zasadzie mielibyśmy podobną sytuację. Rzeczywiście to są gigantyczne pieniądze, które używają firmy produkujące smartfony czy zarabiające na treściach. Gdyby jakiś promil swoich zysków przekazały na takie kampanie, no to myślę, że byłoby to z korzyścią też dla tych firm, bo dzisiaj no, Big Tech zarabia na smartfonach, zarabia na tych treściach, ale jeśli zaczniemy mieć świadomość zagrożeń i mówił pan o wypadku pieszego, jeżeli pojawią się przypadki, nie wiem, samobójstw spowodowanych zbyt dużym przywiązaniem do smartfona, to firmy, które zarabiają na tych treściach, firmy, które sprzedają nowoczesne technologie, też będą kojarzone, a no, żadna firma nie chce być kojarzona z czymś negatywnym, więc myślę, że byłoby to też w długofalowym ich interesie. No właśnie, tutaj znowu po raz trzeci odwołam się do tego panelu na forum ekonomicznym w Karpaczu. Smartfon dobry sługa, ale zły pan, bo tam mnie zelektryzowała wypowiedź gościa, panelista, eksperta z Hiszpanii, który
na pytanie o to, czy w szkołach, jak postrzegają eksperci, paneliści, zakaz używania telefonów w szkołach. Zaczął swoją wypowiedź od tego, że w Hiszpanii ostatnio była głośna sprawa wypadnięcia przez okno dziecka czy dwóch dzieci i łączy się tą sprawę właśnie ze smartfonizacją, z byciem uzależnionym od smartfonów dzieci. No i niestety tak właśnie sobie to skojarzyłem, że musieliśmy wiele, wiele lat czekać, ale też musiało być wiele, wiele osób zabitych w Polsce na pasach, żeby została wprowadzona ta zmiana, o której wcześniej wspomniałem, i zastanawiam się, ile będziemy jeszcze czekać, ile tych dzieci będzie uzależnionych, tych rodzin będzie miało potężne problemy, żeby przestano postrzegać takich panów, o których pan mówi, adwokatów, straszących szkołę, dyrekcję, albo dziennikarzy, którzy mówią o łamaniu praw, kiedy minister Czarnek zapowiada wprowadzenie odgórnego zakazu. Ile jeszcze upłynie wody w Wiśle? Dobrze, panie dyrektorze, jak ustalać zasady korzystania z technologii cyfrowych? Rozumiem, że pyta pan o zasady w życiu prywatnym, czyli w jaki tak, sposób rodzice tak. powinni z dziećmi te zasady ustalać. No, po pierwsze tak, zachęcam do zapoznania się z naszym raportem i z takim plakatem, który pokazuje, jaki jest bezpieczny czas korzystania z telefonu w zależności od wieku, jakie godziny, czyli na przykład to, że nie powinno się korzystać z tego telefonu krócej niż 2 godziny przed pójściem spać. I można sobie zobaczyć, można ten plakat wydrukować, powiesić na lodówce i starać się tego trzymać. Ale to są takie twarde liczby, które są opracowane przez specjalistów. Natomiast w momencie, kiedy kupujemy dziecku telefon, bo to jednak rodzice ten telefon najczęściej kupują, nawet jeśli to jest jakiś prezent, to tak naprawdę rodzice odpowiadają za to, co robi dziecko, to zachęcam do takiego umówienia się na pewien kontrakt cyfrowy. Można go spisać, można go ustnie, to już w zależności jakie kto formy preferuje, ale umówić się z dzieckiem na pewne zasady, właśnie te zasady ilościowe, ale też bardzo ważna jest taka rzecz, aby młody człowiek miał poczucie, że to, co robi w sieci, nie jest całkowicie tylko między nim a drugą stroną. To znaczy, że rodzice mogą mieć wgląd w to, co się w tym telefonie dzieje. I tutaj oczywiście jest delikatna kwestia prywatności. Ja nie zachęcam rodziców do tego, żeby na przykład czytać różnego rodzaju rozmowy czy konwersacje, które ma dziecko. Natomiast sama świadomość, że rodzic może ten telefon w każdej chwili wziąć i sprawdzić, już jest pewną szczepionką na zachowania ryzykowne w sieci. Co to w praktyce oznacza? Czyli na przykład to, że rodzice znają kod odblokowujący telefon dziecka. To jest, myślę, bardzo ważne. Właśnie z tego powodu, że to powoduje, że wtedy dzieci dużo bardziej się samokontrolują. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wyrobić nawyk samokontroli i żeby uczyć dzieci odpowiedzialności, budować tą odpowiedzialność. Natomiast też warto mieć świadomość, że jeśli przy pomocy telefonu zostanie dokonana jakieś zdarzenie, które na przykład jest przestępstwem albo wykroczeniem, to za to zdarzenie odpowiadają rodzice, bo telefon jest zarejestrowany na rodziców i rodzice odpowiadają za dziecko, więc drodzy rodzice, macie prawo, a nawet obowiązek do tego, żeby wiedzieć, co dziecko na tym telefonie robi. I tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby czytać jakieś poufne rozmowy, natomiast żeby przynajmniej wiedzieć, z jakich aplikacji dziecko korzysta, na jakie strony wchodzi, jak dużo czasu spędza na tym smartfonie. Są aplikacje ułatwiające kontrolę rodzicielską. Ich jest w tej chwili bardzo dużo, spora część jest darmowa, więc zachęcam do tego, żeby korzystać i dopiero wtedy, kiedy widzimy, że dziecko opanowało pewien etap, pozwalać mu na kolejny, czyli na przykład na początku
jakieś podstawowe aplikacje. Później dopiero zgadzamy się na aplikacje, które pozwalają robić kolejne rzeczy, ale wtedy, kiedy dziecko się nauczyło i wtedy, kiedy my też nabieramy zaufania, bo prawda jest taka, że młodzi ludzie bardzo często mówią po fakcie, że gdybym dzisiaj wiedział to, co wiedziałem wcześniej, to bym zupełnie inaczej z tych technologii korzystał, ale czasami jest już za późno, albo może te dzieci, które mają tą refleksję, to ją mają. Natomiast jest jakaś grupa, która do tej refleksji nie dojdzie, bo to uzależnienie będzie tak mocne. Takie były badania prowadzone przez nas 2 lata temu, gdzie pytano młodych ludzi, czy uważasz, że masz problem z nadużywaniem telefonu, i zdecydowana większość młodych ludzi mówiła, że tak, mam z tym problem, ale nie potrafię sobie poradzić, więc pomóżmy dzieciom właśnie takim kontraktem cyfrowym uczyć się tego stopniowo, wchodzić w ten świat stopniowo. Jeśli już się decydujemy na to, żeby to dziecko do tego świata wpuścić. I jeszcze taka jedna zasada, która moim zdaniem powinna być żelazna przynajmniej do 18 roku życia, najlepiej później, to znaczy, że dzieci nie korzystają, czy młodzież nie korzysta z telefonów w nocy. Najlepiej w domu ustalić taką zasadę, że na noc te telefony nie są w pokoju dziecka, tylko są gdzieś w jakimś takim miejscu typu salon, kuchnia, przedpokój. Czy dziecko nie ma tego dostępu, do tego urządzenia dostępu w nocy, bo to jest to urządzenie tak mocno uzależniające, że później rozmawiałem niedawno z jednym z dyrektorów szkoły i on mówi, ja widzę, przychodzę na pierwszą lekcję i ja widzę, które dziecko pół nocy albo dłużej siedziało i korzystało z telefonu. To od razu widać po oczach, po niewyspaniu. Później szukamy jakichś innych rozwiązań. Często rodzice też nie wiedzą, co dziecko robi. Nie wiedzą w ogóle, że dziecko korzystało w nocy z telefonu. Zachęcam do tego, żeby to była taka żelazna zasada. Idziemy spać, telefon odkładamy, leżąc w jakimś publicznym miejscu. Nie jest on potrzebny w nocy do niczego. Często takim argumentem za tym, żeby telefon był w pokoju, jest budzik. Czyli korzystamy z telefonu jako budzika, ale tutaj na popularnym serwisie aukcyjnym można za 10 zł kupić analogowy budzik, który spełni tą rolę równie dobrze jak smartfon, a nie generuje tych wszystkich zagrożeń. Tak, ja tutaj jeszcze dodam, że warto, żeby zwrócić uwagę na to, jeżeli już ten smartfon w ogóle leży, bo to też u Państwa chyba wyczytałem w raporcie, że jak on blisko jest, leży dziecka podczas snu. Zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo zainteresowali się tematem promieniowania elektromagnetycznego, które emituje smartfon w czasie, kiedy po prostu nie jest na trybie samolotowym i cały czas jest obok głowy dziecka. Ale to już temat na inną opowieść z innym gościem. Panie dyrektorze, jakiego pytania nikt jeszcze Panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka jest odpowiedź na to pytanie? I to pewnie wielu tematów, wielu pytań nie było, ale tak teraz myślę sobie, że może takie pytanie, jaka grupa społeczna, to tak naprawdę jest kluczem do zmiany w tym obszarze, o którym rozmawiamy. Od razu pozwolę sobie odpowiedzieć. Otóż myślę, że tutaj kluczem do rozwiązania sytuacji jest świadomość rodziców, bo dzisiaj to rodzice bardzo często są tymi osobami, które walczą o to, aby dzieci czy młodzież miała dostęp do smartfonów. Nauczyciele, już myślę, że w większości są grupą, która rozumie, jakie są zagrożenia, bo to oni z dziećmi w szkole muszą rozwiązywać problemy, które smartfon generuje. Natomiast rodzice bardzo często traktują smartfon jako bezpieczny sposób na to, aby dziecko zajęło się czymś, abyśmy mieli czas dla siebie. I to jest wielki błąd, to jest zagrożenie. Jeśli rodzice masowo będą mieli świadomość, że smartfon jest takim samym zagrożeniem jak alkohol, papierosy czy narkotyki, to myślę, że wtedy będziemy mogli bardzo wiele zmienić i w jakiś sposób uregulować, czy prawnie, czy zwyczajowo, tą kwestię. Chciałbym dożyć takich czasów i paradoksalnie jestem przekonany, że one już niedługo nastąpią, że danie dziecku na komunię smartfona będzie traktowane, będzie społecznie raczej negatywnie postrzegane niż tak jak dzisiaj jest to traktowane jako coś oczywistego. Czyli jeśli dziadkowie
wnuczkowi przyniosą smartfon na komunię, czyli w trzeciej klasie, no to rodzice zaprotestują, powiedzą, że to nie jest dobry prezent i że lepiej w jakiś inny sposób uczcić to wydarzenie. No tak, to jakby dawać dziecku pół litra, mówiąc potocznie. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Pan Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia. Panie Michale, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.